Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Rano, widać po mnie? Go! Ja tu przychodzę i wam psuję całą redakcję. Kamil Hanna z tej strony, MVP gra i Łukasz Szwonder, Keep the Beat. Cześć. W zasadzie nie wiem, co teraz bardziej funkcjonuje, no bo w telewizji jesteś, pojawiasz się jako Łukasz Szwonder, jednak komentujesz mecze. Dzisiaj skończyłeś mecz komentować o 7 rano. Widać po mnie? Opowiedz, dziękuję, co się u ciebie dzieje, bo wszyscy wiedzą, co robisz, natomiast dużo takich dodatkowych, fajnych, super rzeczy. W telewizji Łukasz Szwonder, w internecie Keep the Beat. Jestem prowadzącym takiego kanału o koszykówce, robimy podcasty, materiały, shortsy, od niedawna komentuję też mecze. Twoim celem jest, powiedziałeś, pobić rekord Łukasza Lotka, Lotkowskiego. Jak nastawienie dzisiaj? To jest mój punkt honoru, żeby dzisiaj pobić wynik Lotka, ale wiem, że będzie ciężko, bo widziałem jego odcinek i no, ma Rąsię bardzo dobrze nastawioną. Boże! Pierwszy rzut na Jeremiego Sochana, jedną ręką. Jedziemy. Jeremi patrzy. Jeremi na pewno na ciebie patrzy. O! A to jest pierwszy chyba rzut, który wpadł na Jeremiego Sochana. Brawo, gratulacje. Dziękuję. Widać, że chcesz to wygrać. Teraz bardzo. Rzucamy na Kamila Hanasa z jednej nogi smarowando. Patrzcie, co się dzieje. Babu, let's go! Teraz rzucasz jak Rick Barry. O Jezus, prawie opuchę siadło. Kipi, Shaquille O'Neal, poczuj się jak największy center lat 90. Uwaga! Zamkniętymi oczami. O Jezus, brutalny tapczan. Sympatyczny wynik. No, dwie próby. Dwie próby, ale od razu za pierwszym razem poszło. Najważniejsze, że Jeremi Sochan wpadł. Zapraszam cię do drugiej konkurencji. Gotowy? To ty jesteś gotowy, to odpalasz. Dobra. Dawaj, dawaj, kipi. Prawa, ale jest szybki. Patrz, co się dzieje. Czy on rzuci w tapczan teraz? Czy rzuci? Nie ma. Masz jeszcze dwie szanse. Tak, prawie. Zobacz. Lecisz dalej, lecisz dalej, masz podanie, musisz w dziurę wtrafić. Hop! O Jezus! Gol, leci! Ja pierdolę. Dawaj! Ładuj! Ładuj! Trafił! Dawaj, na Grzesia teraz, przodem! Leć, kipi! Leć! Jak najszybciej! Ja ci pomogę! Pomogę ci! Leć! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Jak zrobisz sad, 100 punktów dostajesz teraz! Trzy! Dwa, jeden. Dawaj, kipi, kipi, kipi. Popatrz, leży cała, rozwalona, uratowałem ją. Ja tu przychodzę i wam psuję całą redakcję. Trzy, dwa, jeden, jazda. Poszło, oj, ciśnienie go puściło mu. Moneyball teraz. Pięknie, haczyk prawy, kipi. Prawy hak. Jabbar, legendarne rzuty i teraz trójka. To są decydujące strzały. Keep the beat. Jak rzucisz z jednej nogi, trafisz. Ouu, to ci daje bonusa razy dwa. Popatrz, jak trafia. Ouu, pierwsza obręcz. Za dużo siłowni było. Z jednej nogi. Lewy hak do środka. Jak szarmach baniakiem. Mało, ale nie zrobiłeś. Dawaj, lewy hak baniakiem. Kurde, za daleko. Lewy, lewy, lewy. Uuu, nie? Ale rakietka poszła, dawaj. Lecisz, kipi. Piękny rzut, galotki. Galotki, drugie galotki, moneyball. Masz piłkę. Jezus Maria. O! 13 sekund zostało do końca. Dziękuję. Wspaniały wsad. To są też historyczne wsady Łukasza, a zapraszam teraz na quiz z wiedzy o koszykówce, który ogarnie na pewno, ale będzie troszkę inny. Trudniej będzie? Tak. Okej. W którym wydaniu NBA 2K pojawiłem się wraz z drużyną Euroligową z Zielonej Góry? W NBA 2K15. Prawda czy fałsz? Radosław Chyży jest mistrzem Polski. Bardzo mi przykro, ale fałsz. Jak nazywał się film o koszykówce, w którym zagrał Tupac? Juice. Ile w swoim debiucie zdobył Wiktor Wembanyama punktów? O. Możesz się pomylić o dwa. O dwa? Mhm. 14? Ile tytułów mistrzowskich w swojej historii zdobyła drużyna Miami Heat? 3. Koniec. Dobrze poszło ci z Wembanyamą. 15 punktów zdobył. Okej, a reszta pytań? Film z Tupac, w którym zagrał Tupac, nazywał się Above the Rim. Above the Rim, właśnie. Gotowy jesteś? Tak! U jakiej muzyki słuchasz? Hip-hop. Hip-hop? Polski czy nie? Również. Również. Thunder! Nie wiem.
Thunderstruck. Brawo. Jeden punkt. Ja tu będę strzelał. To nie jest mój gatunek. AC/DC? Brawo. Final Countdown zespołu Europa? No, Europe, brawo. Europe, okay. Super, uwaga. Celebrate good times, come on. Cool and the Gang, Celebrate. Świetny numer. Celebration, zgadza Celebration. Się. Dobry o. jest, dobry jest. Uwaga. We're playing basketball. Świetne są te dźwięki. A mogę później sobie tego posłuchać, bo naprawdę bardzo fajnie się tego słucha. No wyślemy ci na pewno. Okej, okay, to jest basketball oryginalny. Kurczę, jak się nazywał? Cool. Blisko jesteś, cool. Nie wiem, nie pamiętam, wykonawcy nie pamiętam. We will rock you. Queen, we will rock you. Brawo. No, nie znam niestety. Fajnie się to naciska. Nie pamiętam, więc za utwór jest osłuchany strasznie, ale nie pamiętam ani tytułu, ani wykonawcy. Wcielisz się w rolę Kobe'ego Bryanta. Zobacz, jak to wygląda. Pokażmy kibicom, jak Kobe to zrobił. Pamiętasz ten mecz? Dobrze. A, to jest ten rzut nad Wade'em z jednej nogi. W tapczan. Od deski. Ojej. No Kobe miał jajce. Ale ja nie będę celować od deski. Zobaczymy. Ważne, zobaczymy. Żeby się udało. To co, gotowy jesteś? Pewnie. Okej, zapraszam. Jedziemy. Jedzie. 3, 2, 1. Ajajajajajaj. Kobe Schwonder, take 2. 3, 2, 1. Tak! Brawo. Brawo, Kipi. Brawo. Za drugim razem się udało. Fantastyczna akcja. Dziękuję bardzo. Poczułeś się jak Kobe Bryant? Oj bardzo, oj bardzo. Świetna zabawa, tak móc sobie odegrać słynne akcje. Świecie się bawienkami, są zawsze bardzo przyjemnie i sympatycznie. Ale to bez kurtuazji, naprawdę. Rzadko się widzimy, ale jak się widzimy, to jest sympatycznie. Słuchajcie, oglądajcie nas na Kanal Plus Sport, Kanal Plus Online. Program MVP gra oczywiście jako wspaniały czasoumilacz pomiędzy meczami NBA. Łukasz, jesteś dostępny w każdy wtorek w zasadzie w Basket Office z chłopakami. Tak NBA, MVP gra, Łukasz Schwonder. Dziękujemy. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.